Halo, halo, dzień dobry. Piątek. Słuchajcie, wcinam pomidory, trzy pomidory takie podłużne, przekroiłam sobie na pół. Posypałam solą, tak? Jakoś tak jeszcze bez soli nie tak jest. Herbatka mi się parzy, bo jest dość zimno. Byłam w szkole, kogoś poszedł do szkoły. Pierwszy raz. No i spoko, mam nadzieję, że będzie dobrze. Idę 20 po 11, idę po niego. Teraz jest za 29. Byłam już w pralni. Zaniosłam pranie do pralni. No i teraz powinnam na przykład usiąść i się pouczyć, nie? Niemca, a ja pójdę, wstawię wam kolejny filmik. I co chciałam już powiedzieć, że czuję się dobrze. Guzek jest, ale coraz mniejszy, tak, jest, widać, czuć, że jest poprawa. Też być może, właśnie gdzieś już chyba do kogoś pisałam, że być może jak właśnie to oczyszczanie trochę dalej zajdzie, w sensie postu, ta moja miesiączka też, bo koniec końców ona się tak kręciła, jakby chciała, nie chciała wyjść, a w końcu fajnie wszystko poszło, nawet dość mocno, i tak myślę sobie, że z tym wszystkim to tak wszystko fajnie pójdzie, nie? Także my kobietki trochę z tymi miesiączkami też mamy dobrze, bo to właśnie tak wszystko z nas wychodzi, nie? Chciał, nie chciał, ale trochę się oczyszczamy. W sensie chciał, nie chciał. Przyjemne to bądź nieprzyjemne, ale troszeczkę jednak to chyba organizmowi pomaga. Dlatego my kobietki podobno jesteśmy spokojniejsze i w ogóle, bo w nas się to tak bardzo nie kumuluje jak w facetach, nie? Tak podobno jest, ale nie wiem. Co jeszcze? Ogólnie czuję się dobrze. Wyglądam coraz bladziej. Jestem niewyspana. Bo wczoraj po nocy znowu obrabiałam film i nastawiłam go, żeby się zgrywał. Poszłam spać, ale było już późno. W nocy musiałam wstać. I rano trzeba wstać, nie? Więc nie jest ciekawie, kochani. Nie jest ciekawie. W sensie z wyspaniem, nie? Mogłoby być dużo lepiej. Ale dobra. Damy radę. Weekend mamy wolny. W sensie takim, że w poniedziałek znowu Kubuś idzie do szkoły. W poniedziałek Kubuś idzie do szkoły na... Tak jak chłopaki. Od rana do południa tylko. Bo chłopaki na tą religię nie chodzą do końca tego roku szkolnego. Po wakacjach będzie chodził, po przerwie, po wakacjach, no. Nie wiem, co chciałam powiedzieć. I Kubuś wtedy też będzie chodził. Także tak. Trzy pomidory, herbata, no i oczywiście rano była woda. Standardowo moja woda, która bardzo fajnie mi wchodzi z tym ogórkiem, z imbirem i cytryna. To tyle, na tyle. Może grejpfruta zjem, a może nie, zobaczę. Może zjem jeszcze grejpfruta, tak żeby się najeść. A co? Chciałam powiedzieć, zjadłam już tego grejpfruta i chciałam powiedzieć, że tak mi smakują teraz te pomidory i te świeże warzywa, że normalnie o kiszonkach zapomniałam. Nie wiem, czy zauważyliście na pewno. Że jem same takie świeże rzeczy, a kiszonki? Kapusta w sensie, bo buraczków nie mam, nie? Ani ogórków. Kapustę mam w lodówce i i powinnam jeść, a nie jem, nie? Bo zapominam, bo nie wiem. Bo może stoi w lodówce, jest zimna? Nie wiem, nie mam ochoty, po prostu nie mam ochoty na tą kapustę, słuchajcie. Tak, chyba to wychodzi, nie wiem. Mam ochotę na jakieś takie właśnie świeże i soczyste rzeczy. A kapusta tak średnio. Jak to mówią, trzeba słuchać swojego organizmu? No, ale czasem często organizm mówi, że chce słodkiego, czekolady mu się chce, nie? I to też wtedy trzeba go słuchać? Nie wiem. Dobra, żartuję, ale idę teraz posiedzieć przy komputerze, wstawić wam film. I może coś tam jeszcze nagram, nie wiem, ale nie, ogólnie to chyba nie będę trzeba sumarnować, mam prasowania, tyle, że nie pytajcie. Halo, halo,
Byłam zaprowadzić Kubusia do szkoły, poszłam do sklepu po jabłka, bo wczoraj moje chłopaczki tak smacznie jadły jabłka i właściwie chyba tak, ja na kolację wczoraj jadłam jabłko? Czy oni zjedli ostatnie dwa? Dobra, już teraz nie pamiętam. A nie, ja wczoraj jabłko sobie wzięłam do tej sałatki takiej, nie? No właśnie. Ugryzłam dwa razy to jabłko, a potem stwierdziłam, że pomielę sobie z marchewką i z cukinią. I muszę wam powiedzieć właśnie, że ta marchewka z cukinią to było takie sycące, co ja tam miałam marchewkę, cukinię i jabłko zmielone. Tak się najadłam, że ho, ho. Także może sobie teraz zrobię też coś takiego. Aczkolwiek chciałabym się napić. Słuchajcie, ciekawi jesteście, co robię, nie? Układam bluzę, bo chcę wam pokazać. Byłam w Ciuchlandzie. Tak będę nazywać te sklepy, bo tam, gdzie wam mówiłam, że kupiłam sobie takie dwie fajne bluzy. W sensie jedną to mi mąż przyniósł. A potem poszłam, bo mówię, jak taka fajna bluza, to ja chcę tam, nie? Bym musiała wam pokazać, co te bluzy. Takie sportowe. Nie wiem, gdzie ta jedna jest. Jedna to wisi u mnie w pokoju, a ta jedna jest taka grubsza, że ją chyba do męża do szafy wsadziłam. W każdym razie dzisiaj kupiłam coś takiego dla Maćka tam. Znaczy się, dla Maćka, nie wiem czy dla Maćka, może akurat dla Jasia, ale Maciuś lubi takie misiowate rzeczy, bardzo ciepłe. To jest tak milusi, to jest taki polarek, ale jest tak milusi, że po prostu tego jest. I ani mankiety nie są zdarte, nie wiem, tam nie będziecie widzieć, zresztą nieistotne. Myślę, że fajnie wygląda. Myślę, że fajnie wygląda, jest dość duża, bo jest na 100. A zobaczcie, tutaj przy kołnierzu też fajnie wygląda, nie jest wytarta ani nic. I dla chłopaków myślę, że tak jest. No patrzcie, poszedł do szkoły na przykład, nie? Mówiłam wam, i deszczówkę zgubił. Fajną deszczówkę zgubił, lump. I poszedł za 2 dni i przyszedł bez bluzy. Ale tą bluzę jakoś znalazł za 2 dni. Także z dzieciakami to jest tak, że chwila, moment, coś jest zgubione i nie ma, nie? Także tak, teraz kupiłam mu taką bluzę i dałam za tą bluzę 13 franków. Powiem wam, sama nie wiem, czy dużo, czy niedużo, bo za tą bluzę, za tą, co mój mąż kupował, to chyba 10 franków dał, a ja swoją kupiłam za. Wiecie co, ja wtedy kupowałam malutki wazonik i ten wazonik była cena na nim złoty. Złoty. Złota cena była na nim. Była na nim cena frank 50, a razem z tą bluzą zapłaciłam 15, czyli tam zapłaciłam 13,5 franka za tą bluzę. A dzisiaj kupiłam sobie dwie drewniane miseczki, bo były takie fajne całkiem nawet i były takie z palmy, naturalne, pakowane jeszcze całe, ileś tam talerzy, ale to było takie giętkie i nie wiem właściwie, czy potrzebuję coś takiego. Chyba raczej nie. Nie będę świrować, ale takie drewniane miseczki chciałam. Zawsze jak patrzę na tą Agę z Ameryki, to tak myślę sobie, że te miseczki są fajne, takie drewniane. Zresztą ja lubię drewno, zawsze lubiłam i miałam już w swoim składzie takie miski, ale jakoś tak teraz bym chciała znowuż, nie? Bo znowuż polecała Aga in America, polecała z kokosa, o, takie miseczki i mi się spodobały bardzo. Także tak, taką bluzę za 13. Nie wiem, czy to dużo, czy mało, bo powiem wam szczerze, że nie znam cen, ale na pewno za 13 takiej bluzy by nie kupił. Nie znam tych firm, jakie to są, tak, jeszcze teraz tutaj, więc poszłam po deszczówkę właśnie, z myślą, że deszczówkę może znajdę jakąś, a znalazłam bluzę i na pewno się przyda, także rzucam ją do prania. Bardzo jest fajna, jest tak milusia, że sama bym chciała coś takiego milusińskiego. No i jestem głodna teraz, tak? Idę, coś. Jestem głodna, tak, bo jest godzina, nawet nie wiem która, a może wiem. Za 15, trzecia już jest. O, to za 15 minut moje dzieci będą już. Byli rano, posłali swoje łóżka, a przyszli ze szkoły, poszli na krótki rękaw i chyba trochę zmarzli, bo ja w bluzie i było mi zimno. I potem przyszłam. I teraz poszłam do sklepu i wcale nie było mi za ciepło, a oni na krótki rękaw jeszcze przyszli, zjedli lody i było im zimno. Wzięli koc i siedzieli w łóżkach. I tak zostawili swój pokój. O, ale
tak się fajnie bawili, słuchajcie, bo pod kołdrami i pod kocami tymi pluszakami się bawili i tak się śmiali fajnie, że nawet nie chciałam ich wcześniej stamtąd wywalać, żeby sprzątali, tylko sobie myślę, niech sobie posiedzą, bo tak czułam, że tak jest im tam dobrze. I coś jeszcze chciałam powiedzieć, że byłam, że... A, że jestem głodna. A, że jeszcze z tymi zakupami przyszłam do domu i zauważyłam, że pani mi z wieszakiem dała, także jeszcze wieszak mam normalnie, przyda się. Teraz tak sobie myślę, że na przykład w Anglii takich wieszaków zwykłych można było skitrać bardzo dużo. Ja nie brałam, bo ja nie miałam tam gdzie, w sensie miejsc w szafie nie miałam, nie? I teges i nie brałam, a teraz by mi się pewnie przydało więcej. Ale nie szkodzi, co chciałam powiedzieć, że jak byłam w sklepie, który zamykali, już nie wiem czy Wam mówiłam czy nie, to były spodenki dla chłopaków, takie jak skinny jeans, tylko poobcinane, nie? Wiecie o co chodzi, takie tutaj jak spodnie jeansowe, a na dole takie podkładane tylko, nie? I myślę sobie, i elastyczne na dodatek były, i była przecena 50%, i sobie myślę, a 16 franków, sobie myślę, no dobra, no to będę wiedziała, że tu są, że są przeceny, no to przyjdę. Przyszłam do domu za 2 czy 3 dni, jak byliśmy po te buty, byliśmy tam właśnie u góry i mówię, wiesz mi się co, bo tutaj to jest taki sklep i są rzeczy dla dzieci i mówię, tutaj będziemy mogli sobie tam, jak coś będzie potrzeba, to kupimy. I skarpetki były już wtedy potrzebne. Tak myślałam, że skarpetki i majtki bym chciała im jeszcze też kupić, bo już jakoś tak widzę, że coś te dupki im chyba porosły ostatnio, bo jakieś takie te majtki się porobiły, zwłaszcza dla bliźniaków, jakieś takie małe. No i myślę sobie, to chodź Misiek, zobaczymy co tam jest, nie? A Misiek mówi, no ale zamykają ten sklep, nie? Ja tak patrzę, bo za nim idę, a mówię, jak zamykają sklep? A tam wszędzie pełno takich żółtych tych kartek, ponaklejane, że likwidacja sklepu, coś tam i w ogóle wyprzedaż i w ogóle wchodziłam, mówię, to chodź, zobaczymy co tam jest. A tam już nic nie było. Ani tych spodenek nie było, ani nic tam. Także spodenki 30 franków tutaj. To dużo. No to jak taką bluzę za 13 kupiłam, to myślę, że warto. Mimo wszystko, że to trochę jest, to i tak myślę, że warto. Także tak, ja tutaj teraz pokazałabym Wam właściwie nic ciekawego nie kupiłam. Chciałabym umyć ręce, bo jeszcze rąk nie umyłam po tej całej, wiecie co, nie? Po tej... A mogłabym Wam pokazać jeszcze miseczki. Dobra, już woda to nic naleciała. Miseczki jak miseczki, małe takie. Nieduże. A, pokażę Wam z daleka. Takie małe miseczki. Jedna taka okrągła, takimi małymi łóżkami, a jedna taka kwadratowa. Ta fajniejsza, bo jakieś takie fajne drewienko jest w niej. Taka jest trochę krzywa. Taka fajna jest. Ja lubię takie ręczne, krzywe, takie, że każde coś innego jest, nie? Nie, że takie same. A muszę to pomyć dobrze. Deges, nie? Które jest tego wodę, bo woda tu nie stała, nie? Bo wiecie, co się zrobi. Umyję ręce i powiem Wam, chleb dzisiaj kupiłam w sklepie, nie? Bo nie upiekę dzisiaj chleba, bo ja już się biorę sójka za morze. I słuchajcie, chlebek taki, jeszcze z jakimiś ziarenkami, mam nadzieję, że posypany tylko. Jeszcze ciepły, chciałam powiedzieć, 3,30. Taka bułeczka, 3,30, więc to po prostu w locie pójdzie, w locie. Bym musiała mieć dwie takie, żeby starczyło dla wszystkich, a ja wzięłam jeden taki i wzięłam jeden taki. Ten jest jakiś pełnoziarnisty, ale orkiszowy. Pełnoziarnisty, orkiszowy, oczywiście szwajcarski, zawsze się staram, jak już tu jesteśmy, żeby to było ze szwajcarskiej mąki, szwajcarski, nie? Także tak, ten jakiś organiczny, bio, coś tam, a ten nie bio, ale też szwajcarski i taki ciężki, więc taki fajniejszy, nie? Chociaż trochę, ale powiem Wam, dobra. Pasztet kupiłam, po prostu wieki nie jedliśmy pasztetu. I pomyślałam sobie, że wezmę pasztet, może Kuba trochę zje, bo tam będzie wtedy w takim pasztecie sporo fajnych rzeczy, aczkolwiek, dobra. Kupiłam taką żelatynę w pudełku, nie wiem, czy mój Kubuś coś takiego zje, ale pomyślałam sobie, że dołożę mu do czegoś, nie? Coś wymyślę, dołożę, żeby trochę zjadł, bo nie mam skąd tych łapek kurzych wziąć, to myślę sobie, chociaż coś takiego mu kupię, dobra. Kupiłam...
się mówi, nazywa brokoli organiczny oczywiście. Kupiłam kilka pomidorków, bo w Migrosie, w sensie cztery takie duże, 3 franki za te cztery. W Migrosie takie pomidory kosztują 4,90 za kilogram. O, a w Lidlu, słuchajcie, te pomidory kosztują i też są szwajcarskie, też nie są organiczne ani te, ani tamte. W Lidlu za 3,70? No może 3,80, 3,75, nie wiem. To były grejpfruty. No i jabłek trochę kupiłam. 4 jabłuszka takie, szwajcarskie oczywiście. I takie też szwajcarskie, zielone dwa. Także zobaczymy, które. Te są bio jakieś, a tamte są jakieś zwykłe, ale szwajcarskie. Powiem Wam szczerze, żebym nie nacisnęła tu na coś teraz, nie? Bo Was wyłączę. Powiem Wam szczerze, że dużo warzyw jem tutaj. Bardzo dużo. W sensie takim, że sałatę jadłam. Po rzodkiewce to nie miałam, ale po pomidorach często w Anglii miałam, a tutaj jem wszystko. Na początku chyba troszeczkę gdzieś coś mnie swędziała głowa, ale nie wiem po czym. A teraz jem wszystko. Coraz więcej tych warzyw i po niczym nie mam żadnego swędzenia, żadnej alergii, więc jest po prostu gitara. Wydaje mi się, że jednak te rzeczy tutaj są zdrowsze. W sensie mniej chemii mają, nie? Także tak. No, to takie zakupy uczyniłam w ogóle. Ciekawe, czy to. No właśnie, bo to przecież jak Gułka sobie nie poczyta, a tam można poczytać pewnie, czy to jest, wiecie co, nie wiem, czy to już jest. Czy to jest taka żelatyna, którą się dodaje do czegoś, żeby coś nam wyszło? Czy to jest taka żelatyna gotowa do jedzenia? Bez sensu, nikt to je taką żelatynę. Na pewno to jest do dodania do czegoś. Soli jest 1,5 grama w 100 gramach, więc chyba nie aż tak źle, co? Nie będzie to takie strasznie słone. No fajnie by było kupić, patrzyłam, czy nóżki, czy coś, żeby mu wygotować i trochę tego samego. Sama powiem Wam, nie wiem, czy zdrowsze by było kupienie żelatyny, bo jeszcze te, jak zamówiłam jakieś tam suplementy, ale to też suplementy, nie? Suplementy to suplementy i nie wiem, czy zdrowsze by było kupienie jakichkolwiek żelatyny czy jakiegoś kawałka kości najlepiej by było, nie? Żeby nie była przetworzona. Wtedy by wygotował z warzywami jeszcze jakimiś takiego rosołku, żeby sobie popijał, nie? O, dobra. Głodna jestem i słabo gadam. Słabo mnie słychać chyba, słabo myślę. Robię sobie jakiś sok do picia i robię sobie cukinię, marchewkę i jabłko. I zrobię sobie to, co wczoraj. Będzie mi tak syto i lecę, bo zaraz chłopaki przyjdą i potem 16 zaraz trzeba iść po Kubusia, bo oni kończą dzisiaj o 15, Kubuś o 16. Na całe szczęście jest, gdzie jest piątek, więc kolejny tydzień za nami. No i właśnie chciałam zauważyć, że kolejny tydzień za nami, jutro w Polsce Dzień Ojca. W ogóle wszyscy, z kim ojcom życzę wszystkiego najlepszego, chłopaki pokryją mu, piszą laurki. A tu chciałam powiedzieć, że jest dzień urodzin moich bliźniaków. A ja jestem w czarnej dupie z pomysłem na tort urodzinowy. I co, i bym miała być na poście, nie? Może będę, żebym nie najadła się, nie? Ale co ja im zrobię? Słuchajcie, oni by chcieli jakiś tort taki zwykły, w sensie, żeby było kawałek ciasta jakiegoś i może im zrobię jakieś ciasto, takie coś a la bananowe, jakby były, bardzo im smakowało to ciasto, które miałam u siebie na kanale z buraczków, takie triple w ogóle chocolate fudge z buraczkami ćwikłowymi i to było fajne, to im bardzo smakowało. I oni by chcieli bardzo, 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 bardzo czekoladowe coś. Czekoladowe, przekładane czekoladą. Jeszcze najlepiej jakby toffee w to dał, nie? Takie coś by chcieli, no po prostu szok. Ale myślę, że fajnie można by było zrobić jakiś taki czekoladowy krem. Nie chcę za mocno kombinować, bo oni później nie chcą jeść, nawet jeśli to jest coś słodkiego, nie? Chciałabym, żeby miało to jakiś spód, nie taki zupełnie raw,
Tylko taki, żeby oni po prostu w te swoje urodziny zjedli to ze smakiem, wiecie o co chodzi, nie? Żeby było zdrowsze, żeby nie było z cukrem, tylko właśnie z daktylami, czy z miodem, czy z czymś, ale żeby nie było jakieś takie. Nawet byłabym gotowa kupić im, pójść i kupić im jakąś fajną śmietanę i ubić. Aczkolwiek ubić można, wiecie co, nie? Ten krem z gotowanej marchewki z czekoladą i z daktylami jest po prostu pyszny i czekoladowy może wyjść. I tym posmarować taki ten. Sama nie wiem. Muszę się przejść i zobaczyć, czy są jakieś raw czekolady. Może by coś kupił, może by coś rozpuścił. Troszkę zrobił jakieś wiórki, teges, nie wiem. Oni chcą, bo Kubuś miał na swoje urodziny zwykły tort, taki zwykły czekoladowy z Azdy. I oni by chcieli taki tort czekoladowy, bo Kubuś miał i oni też by taki chcieli, nie? A tutaj nawet nie ma gdzie kupić, muszę wam powiedzieć, że to jest mała miejscowość i my w Anglii niby też w małej miejscowości mieszkaliśmy, ale tam były trzy wielkie supermarkety blisko, bo była Asda, był... Do Morrisona my tak nie chodziliśmy, ale Sainsbury też było zaraz obok i White Rose był jeszcze, o to cztery były, Asda, Sainsbury, Migros. Na M był taki, nie? Mówiłam przed chwilą nazwę? O, no. Dobra, nieważne. No patrzcie, no patrzcie, no nie Migros, pewnie Migros powiedziałam. Tam był Morrison. O, mówiłam przed chwilą, Morrison. I Tesco jeszcze było całkiem niedaleko, ale do Tesco to już na piechotę się nie poszło i do Morrisona na piechotę też już my nie poszliśmy, ale do Asdy, do White Rose'a i do Sainsbury to na piechotę chodziłam i w tych sklepach to były całe półki gotowych tortów, ciasteczek, pączek, muffinek, po prostu póły się uginały, kolejne regały były pełne czekolady, czekoladek, cukiereczków, lizaczków, teges. Kolejne regały były pełne chipsów i takich pierdół. Także takich gotowców w Anglii było niesamowicie dużo. A tu jest dość duże miasteczko, w sensie jak na jeden mały Migros to jest dość dużo. I w tym Migrosie te słodkości to są tam, no są czekolady, czekoladki, ale takich gotowych ciasteczek to nie ma. Ja dzisiaj właśnie poszłam i patrzyłam, czy mówię, może jakieś muffinki czy coś. Bym kupiła im na urodziny, bo do szkoły trzeba coś zanieść, nie? Bo się pytałam, jeszcze 24 ktoś będzie miał urodziny i oni mówiłam, żeby zaobserwowali, co ktoś przyniesie do szkoły, czy mogę iść kupić, bo w Anglii to kupowałam jakieś cukiereczki, lizaczki, coś tam i dla każdego dziecka takie coś i już, nie? Patrzę na sąsiadkę. Nie wiem, czy to sąsiadka, czy sąsiad, nie? Fajna jestem, co? No nie wiem, bo na pewno chodzi bez stanika, a ma cycki i buzię ma taką ładną jak kobieta. Ale to chyba jest facet. Na pierwszym piętrze dziwnie trochę wyglądają. No dobra, jak wyglądają, tak wyglądają, nie patrzymy się, tak? Muszę firany sobie zakupić. Znaczy już zamówiłam u mojej koleżanki i zamówiłam 40 metrów, słuchajcie, i nie wiem. Ale pewnie starczy mi na całość. I jak będzie, tak będzie. I koniec. Dobra, i co chciałam powiedzieć? I wyleciało mi z głowy. Chciałam kłamać. Może nie chciałam kłamać, ale chciałam coś powiedzieć, że. No i że właśnie o tych słodkościach mówiłam, nie? Że tam tak dużo, a tutaj tak dużo nie ma tych słodkości i tych. Ciasteczek i że myślę, że ludzie jednak i tak lepiej, tak jest, nie? Aha, i mówiłam, że do szkoły i że właśnie po lizaczku wzięli po jakimś cukiereczku i było z głowy, nie? Ja tu nie chciałabym, bo ich jest 20 w klasie, bym musiała 20 muffinek upiec. To nie byłby problem z upieczeniem, tylko problem by był, nie wiem, czy bym miała w czym zanieść to, nie? Tak. Myślę, że coś bym wykombinowała, ale nie wiem, nie wiem. 20 muffinek piec? Jakiś takich, może bym jakiś takich czekoladowych zrobiła, 20 małych muffinek?
Jakiś krem na wierzch, coś? Nie wiem. Kiedyś to ja miałam pełną głowę pomysłów, ale to było też łatwiejsze do zrobienia, bo jak kupiłam lukier na wierzch, nie? Rozgniotłam, rozwałkowałam i miałam już ozdoby, nie? Kiedyś robiłam takie torty, a teraz jak pomyślę sobie, ile cukru tam było, ile te dzieci, moje dzieci akurat tam, ja nie robiłam tego notorycznie, ale jak już były urodziny, to było konkretnie i dosyta, nie? I oni się najedli, no i żyją, i są zdrowi, to o to chodzi. Także tak, ale teraz już czegoś takiego nie kupię i po prostu nie ma takiej opcji. Wolałabym im kupić nawet już po jakiejś czekoladzie, czy nawet zrobić, może właśnie zrobię czekoladki i wtedy niech się tych czekoladek moich najedzą, nie? Z jakimś raw kakao i raw jakimś tam syropem klonowym, czy tam jakimś innym i z olejem kokosowym na przykład i żeby były fajne czekoladki i niech tych czekoladek sobie się najedzą. A może zrobię takich czekoladek i jakiś tort czekoladowy obłożony taką czekoladą? No, muszę pomyśleć, muszę pomyśleć, muszę wejść na internet, pogrzebać i coś na pewno wymyślę. Nie chcę dużo tego robić, bo nie chcę, żebyśmy jedli tylko 3 dni. Gości też nie będziemy mieli, no bo jak, nie wiem, nie mam pojęcia, czy oni tutaj te swoje koleżanki, przyjaciółki z tego, wiecie co, nie? Patrzę, że stół jest zgnieciony w jednym miejscu, no dobra. Że oni z tego podwórka te swoje koleżanki zaproszą? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie widziałam. Głodna jestem i gadam bez sensu! A robota stoi, a ja gadam 22 minuty. Widzicie, jaka to jestem? Kurczę, dobra, na razie. Halo, halo, dzień dobry. Poniedziałek. Tak jest. Przepraszam. Jem lody, znaczy zamrożone banany. Polizałam trochę lodów z pokryweczki, bo robiłam chłopakom lody przed chwilą. I zostały 3 kawałki lodów, takich zamrożonych bananów i właśnie sobie tak zjadłam, bo tak. Uprzejmie donoszę, że właśnie po guzie nie ma śladu. Wszystko się fajnie rozeszło. Ważyłam się dzisiaj rano specjalnie dla Was. 65 kg ważę, proszę bardzo. To jest dużo. Wydaje mi się, że jest dużo, bo ja mam 1,60 m. 9,5, no zawsze mówię 1,70 m, ale 1,69 m, nie? Jak byłam młoda, to miałam 1,70 m, a teraz już chyba nie mam, bo jakoś tak trzeba dobrze stać, nie? Żeby mieć 1,70 m. Nieważne. Byłam w Lidlu. Przepraszam, ale ja nie mogę się powstrzymać, jak mam coś takiego, nie? Pod ręką. I tak byłam w Lidlu. Słuchajcie, kupiłam. Kupiłam co kupiłam? Ogórki. Kanarepa, cebula. Kalafior. Ogórki małe. Takie krótsze. Przepraszam. Sałata, kapusta. Sałata. Rzodkiewki. Brokuła. Pomidory, takie podłużne. Już się ich najadłam. Lody się skończyły. Cukinia. Drugie pomidory. Jabłka, cebula, imbir, ananas, marchewka, ziemniaki, podkoszulki, majtki dla męża. Dla siebie podkoszulki też, bo akurat były. Wieszaki. Nie wiem po ile to było, nie pamiętam, ale kupiłam wieszaki i na oko patrzę, że te co zamawialiśmy w Ikei, to były gdzieś dotąd tylko, takie krótsze, dużo krótsze, te na oko widzę, że są dużo większe, tamte dla męża to za małe, muszą być większe albo jeszcze większe, także wzięłam specjalnie dla niego na jakieś takie większe rzeczy. Bo mamy, sporo mamy, ale jak mówię, teraz trochę brakuje. I co? I 200,
206,60 normalnie, 206,60. Nie wiem skąd to się biorą te ceny w ogóle. I wcale jakoś strasznie dużo tego nie przyniosłam. Nie kupiłam sobie. Kupiłam sobie podkoszulki takie zwykłe na ramionczka. Oj, no, pokażę wam opakowanie. W sensie. Takie zwykłe na ramionczka, takie zwykłe. Trzy kolory, dwa opakowania sobie wzięłam. Eski. Trzy kolory, biała, czarna, szara i biała, czarna, szara i taka, takie, no takie i takie kolory, te fajne, nie? Takie niebieskie i takie coś tam. Będę miała na zimę całą, bo powiem wam szczerze, że ja i teraz chodzę w podkoszulce, właśnie byłam i tak się zgrzałam, że musiałam się przebrać. Ja cały czas chodzę w takiej podkoszulce, lato, zima, non stop. Staników tylko jeszcze by mi się przydało, trochę takich, wiecie co, koszulek. Kupiłam sobie przed wyjazdem, tutaj wszystko mam za duże. W takim sensie, że rzadko się zdarza taka koszulkowe coś, co jest dobre. I kupiłam sobie właśnie jedno, za długie tu ma ramionczka i wtedy tutaj nic nie trzyma tej piersi. A takie mam trzy chyba z MC... MNCO, czy jakoś tak coś było w Anglii, taki sklep i one były po 12 funtów za jeden, ale są takie, że centralnie czuję się w nim jak w staniku, tak? Jest taki, że jak się schylam czy coś, to wiecie co, wszystko zostaje na miejscu. Kupiłam sobie takie getry do jogi z taką dziurką napięte, więc myślę, że fajne. No oczywiście, że nie wiem, co ile kosztowało, teraz nic wam nie powiem, bo gdzieś było w gazetce. Mogę wam powiedzieć może, bo gazetka jest tutaj w ogóle w śmieci pełno, nie? Ale mogę wam powiedzieć co. I muszę iść jeszcze raz do sklepu, bo właśnie miała być promocja na te, na orzeszki, ale nie było. Czysta banda normalnie, nie było takich włoskich orzechów. Aha, nie widzicie. Nie widzicie, nic nie widzicie. Popatrzymy, czy wam powiem, co kupiłam, nie? A, i to miałam kupić. 21-27 Action Domestak. To może będzie w czwartek? Nie, 27 to środa jest. A to nie wiem kiedy tutaj, właśnie nie do końca dokładnie kiedy. Bo tu jest 21 do 27. Chciałam jeszcze to mydło kupić i zapomniałam, nie? No i dobra, jak miałam na kartce napisane, to ciężko. No ale dobra. No dobra, no co, nie będę jeszcze raz biegła tam, bo ledwo co doszło. Jakieś tutaj różne rzeczy. Oczywiście kupiłam jeszcze trochę wędliny i sera. Tak, mięsa nie kupuję, ale wędlinę dzieciory trochę chcą. Ale to i tak. Pytałam o mięso, czy pijmy mięsa, no bo sobie myślę, że to mięso, czyste mięso to by było może lepsze niż ta wędlina, w sensie na pewno. Ale powiedzieli, że nie chcą mięsa. Ale wędlina jeszcze tak, także powoli, powoli, wszystko powoli. Będą chcieli jeść, niech jedzą, nie będą chcieli jeść, niech nie jedzą. Ale co wam chciałam pokazać? No te kwiatki, ja bym nakupowała takich rzeczy, ale ja bym bardziej chciała chyba pietruszkę i takie tam rzeczy. Ale nie ma jak to wszystko donieść. Takich rzeczy nie kupowałam, ale wam tu teraz daję. Skarpetki były, ale sztuczność, że aż sztuczność to nie. Staniki zapinane z przodu na suwaczek, ale dobra, ja już nie chcę takich rzeczy. W takim sensie, o te koszulki chciałam, bo chciałam z takimi ramionczkami pełnymi, nie? A tamte są tylko na takie cieniutkie sznureczki, ale były tylko 40. 36, 38 nie było. Były tylko 40, 42, a to jest dla mnie za duże. Potem mi, jak wkładam sobie w spodnie, to wiecie co, mam za dużo tej koszulki i grduli się. Nie chciałam czegoś takiego. Tutaj jakieś takie coś tam patelnie były, ale jakieś takie szorstkie, nie wiem, 20 funtów za 20, za 24,
24-centymetrową patelnię. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało. Nie wiem, że niby dobre do zmywarki. Nie wzięłam. Jakaś mi się nie podobała. No i tu były te wieszaki. Maszyny do szycia nie widziałam, nieważne. Kredki kupiłam. O, właśnie, wzięłam, kupiłam kredki. Były takie fajne, różne takie rzeczy. Farby, nie farby i takie rzeczy, ale wiecie co, no właśnie, 200 już zapłaciłam, nie? Kupiłam 3 kredki i 3 mazaki, ale to już na po wakacjach, nie? Żeby mieli do szkoły. Tak myślę sobie, że po 5, chyba to było 4,99 za jedno, nie? To albo to. No to po 5, no to właśnie, to 30 franków za same kredki zapłaciłam. Z torbami, z tymi dzieciorami można by wyjść. No i tutaj była taka koszulka, ale ja ich nie widziałam, tych koszulek, a że niby dzisiaj, w poniedziałek miały być. I te kupiłam sobie, o nie? To te. I te były 7,91, no to 8, to prawie 16 za swoje koszulki zapłaciłam. Tatusiowi kupiłam, tatusiowi, mężowi kupiłam majteczki, dwie pary, w sensie dwa pudełka z takich, no różne kolory w sensie, no to już też jest 16, to już jest 32, no to 60 i takich podkoszulek mu też kupiłam z krótkim rękawem i bez rękawa, gdziekolwiek one nie są. Takich spodni też nie widziałam, a chciałam sobie kupić takie, ale nie widziałam. Kupiłam tylko te. Ile one kosztowały? Ktoś wie? Nikt nic nie wie. A czemu nikt nic nie wie? Nic nie widzę? Tu jest. I gdzie jest cena tego? 7,99? To za matę do jogi. A tu? Dlaczego nie ma ceny? Nie wiem, ile za to zapłaciłam. Za koszulkę 69, za stanik 66,99, a za to? Dobra. Fajne są, nie? Nie wiem, ile to kosztowało, a chciałam się sama dowiedzieć dla siebie. Nieważne, mam teges. Wiem. Zimnego kawałek banana. Aha, no i właśnie wychodzę z diety, tak? W sensie z postu, bo nie czuję potrzeby, żeby być dalej. W takim sensie, że troszeczkę ten tydzień wyjdę jakby z tego postu i zaczniemy to surowe odżywianie. W tym tygodniu myślę, że dołączę sobie tylko owoce. Gdzieś tam, bo tu nic więcej dołączyć nie mogę, nie? Bo nic więcej nie jem, w sensie. Może troszeczkę tego suchego chlebka pod koniec tygodnia sobie dołożę, ale normalnie to 2 tygodnie, znaczy miałam tydzień postu, powiedzmy sobie, i teraz tydzień i będę wychodzić pod koniec tygodnia. W przyszłym tygodniu robimy surowe przez 2 tygodnie. Jakoś tak. I potem będę miała znowu oczyszczanie wątroby, nie? Ogólnie czuję się dobrze. Bardzo dobrze się czuję. Dzisiaj byłam właśnie, nie zdążyłam, ale byłam rano z Kubusiem w szkole, bo codziennie chodzę z nim do szkoły. I potem na dzisiaj musiałam być właśnie, dlatego nie zdążyłam tych zakupów dobrze zrobić. Może nie widziałam tych koszulek tam, bo naprawdę byłam pędem. Zaprowadziłam go do szkoły na 8:15. Przyszłam do domu, wstawiłam wam filmik, w którym mówiłam, że nie będę nagrywać. I teraz przyszłam do domu, przeczytałam kilka komentarzy. W których mnie prosicie, żebym jednak nie odchodziła na stałe i może mi się uda ten jeden filmik w tygodniu wstawić, tak żeby podtrzymać trochę ten kontakt z wami, troszeczkę, bo naprawdę bardzo mi już było tęskno i
Znaczy, ale to wszystko po tym tam wyzwaniu, znaczy wyzwaniu. Zrobimy sobie po prostu, będę Wam nagrywać to, co jem. I tak, i co chciałam powiedzieć? Aha, no i poszłam do domu, wstawiłam Wam ten filmik i musiałam iść do szkoły, bo 9:45 musiałam iść po niego do jednego budynku szkoły i przeprowadzić go do drugiego budynku szkoły, bo tam miał angielski. I tam, stamtąd przyszłam do domu, wzięłam torbę, nastawiłam pranie i pędem pobiegłam do Lidla. Do Lidla się idzie, kochani, 20 minut. I na 11:30 musiałam już być z powrotem w szkole, więc już nie zdążyłam, bo byłam w Lidlu, byłam W Lidlu byłam o której? W szkole byliśmy o 10:00, 5 po nawet, zanim przyszłam do domu. Chyba wychodziłam 25 po. Jakoś tak, że za 15 byłam, za 15, 11 byłam w Lidlu, więc miałam raptem 25 minut chyba na to, żeby zrobić zakupy. Przeleciałam tego Lidla i zobaczcie, tyle tych zakupów. Wszystko musiałam sobie, wiecie co, popakować, powkładać w woreczki. To nie jest też tak, że 3 sekundy się to zrobi. No i przy tych ciuchach to tam po tych rzędach musiałam pochodzić, też zobaczyć gdzie co jest, te majtki, teges, sprawdzić rozmiar, wyciągnąć czy jest dobry czy nie i wiecie jak jest. I złapałam wszystko i przyszłam prosto do szkoły, bo już nie zdążyłabym przyjść tutaj do domu, wejść na drugie piętro i jeszcze lecieć tam do szkoły, więc prosto z językiem do pasa byłam pod szkołą, 11:30 punkt, dochodziłam, dzwonek dzwonił, to ja dochodziłam do szkoły. Przyszliśmy z tymi zakupami, słuchajcie, i jest pierwsza, tak? Zrobiłam im te lody, sama zjadłam pomidorów i teraz trzy kawałki tego. A nie, rano zjadłam jabłko przed tym, jak poszłam do Lidla, potem przyszłam, bo powiem Wam, że normalnie czułam, jak powietrza mi brakowało, bo tak biegłam właściwie z tym wózkiem. Miałam wózek i torbę. Ale torbę miałam taką, że tam miałam tylko te majtki i te dwie sałaty miałam na wierzchu, żeby mi się nie zgniotły. Przepraszam, resztę miałam w torbie, więc szybko, szybko, szybko. I przyszłam, zjadłam jabłko kolejne, bo czułam się taka wypompowana z energii, nie? Także zjadłam jabłuszko i później zjadłam trzy pomidorki i teraz trzy kawałeczki tego. Dojrzałego bardzo banana i mogę mieć wzdęcie, bo przyłożyłam słodkim bananem. No i dobra, ale nawet jeśli będę miała wzdęcie, to będzie to lekkie wzdęcie, takie wzdęcie, które no nie mogę powiedzieć, że lubię mieć, ale ono tak szybko przechodzi, bo to wszystko tak fajnie szybko przeleci, że spoko, będzie dobrze. Nie cierpię przy takich owocowych wzdęciach, aczkolwiek trzeba bardzo uważać. I tutaj właśnie nie można łączyć owoców z warzywami. I jeśli już, to powinnam była zjeść tego banana jako pierwszego, a potem warzywa. A ja tutaj właśnie z teges. A w ogóle to nie miałam, jak jadłam pomidory, to nie miałam w planie jeść tego banana, ale po prostu tak stwierdziłam, że. I dzisiaj rano się ważyłam właśnie, to miałam 65 kilo, więc uważam, że wcale nie jest mało na te 1,69 m, prawda? Wcale nie jest mało. I tak się czuję dobrze, tak jak teraz. Nie wiem, czy jeszcze coś schudnę, czy nie. Myślę, że nie, że myślę, że jak zacznę jeść te banany, coś tam, w takim sensie, że właśnie teraz muszę iść do sklepu jeszcze i kupić sobie właśnie grejpfruty. Pewnie pomarańcze zacznę wtedy już jeść, nie? Czyli to, co zwykle. Jakoś tak nie wydziwiam za bardzo. Ale tak, i muszę kupić teraz właśnie, muszę iść, bo w środę moje dzieci mają urodziny i tu mam właśnie listę z zakupami. Kakao trzeba kupić, olej kokosowy, olej lniany też, gałka muszkotołowa, baterie, paluszki. I co jeszcze? Fasolę muszę kupić i wanilię może się uda. I fasolę muszę kupić, bo fasola
na takie ciasto i mu piekę z fasoli, takie czekoladowe, takie z mojego chyba przepisu albo jakiegoś takiego. Ale myślę, że właśnie albo buraczki kupię, jeśli będę się uda, to bym wolała buraczki niż fasole, jak nie będzie buraczków, to kupię fasole i zrobię takie ciasto, coś ala jak bananowe ciasto, bananowy chleb czy coś, to taki fasolowy chleb zrobię i to będzie fajne, bo to będzie fasolowe, to wyszło pyszne, z daktylami, daktyli mam dużo i będzie taki to ciasto, taki ala biszkopt, a krem zrobimy może z może trochę z kaszy, może trochę, może z nerkowców? Może z nerkowców, może nerkowców kupię, zobaczę. Muszę iść do Migrosu i właśnie to wszystko zobaczyć, co znajdę, co dostanę i wtedy z tego będę kombinować. Dzisiaj muszę kupić jeszcze jakieś słodkości, żeby mogli w środę je wziąć, bo są urodziny, więc coś trzeba, nie? Dzisiaj mój Kubuś na przykład był w szkole i ktoś miał urodziny i słuchajcie, wyszedł z taką zwykłą bułką, taką z przedzielaną na pół, ale ona nie była taka zwykła, tylko była taka mleczna, wiecie co, jak ją powąchałam, tą bułkę, to pierwsze, co mi się skojarzyło, to jak ja byłam mała, to mama nam takie bułki, chałki kupowała, bułki, takie długie chyba, a może niedługie, nie, takie okrągłe właśnie z przedziałką, ale one nie były takie, jak Kubuś dzisiaj miał, bo on miał taką mleczną, taką smarowaną właśnie chyba jajkiem, bo ona tak błyszczała się, albo mlekiem, taka błyszcząca była z wierzchu i była bardzo miękka i bardzo, bardzo miękka, bardzo pszenna, bardzo była taka, ale na zdrowie, to taką bułkę suchą i dwa milki, jak one się nazywa? Bounty? Kinder, takie batoniki, Kinder mleczne, o. Takie batoniki dwa i to było wszystko, więc myślę, że ja myślałam, że będę piekła jakieś muffinki czy coś, ale nie będę się z tym pieprzyć, bo po pierwsze chłopaki idą w środę rano na WF, czyli na bardzo, bardzo daleko, znaczy bardzo daleko, no 15 minut jeszcze od szkoły idą i nie będę im dawać muffinek, bo jakby wszystkich dzieci nie było w szkole, to jak im zostaną te muffinki, to gdzie będą oni z tymi muffinkami szli, nie? A ja nie mogę z nimi iść, bo ja muszę iść z Kubusiem do drugiej szkoły, więc kupię im jakieś słodkości gotowe, po 20 sztuk dla każdego i jak zostanie im, to po prostu włożą w plecak i będą z tym chodzić, nie? Tak myślę, że to będzie takie najbardziej praktyczne i dla nich, i dla mnie. No, tak myślę. Zobaczymy, co tam wymyślę, ale tutaj widzę, że dzieci wszystko jedzą, bo tam w Anglii, a to nie można było orzeszka, a to nie można było czegoś tam, a tutaj wszystko idzie, więc tymczasem ja spadam. Oni najedli się lodów i kołdry sobie wzięli, lumpy i bawią się z pluszakami. Może jeszcze trochę, nie wiem, bo musimy, nikt już nie idzie do szkoły dzisiaj, jest 13:05 teraz patrzę. Nikt już nie idzie do szkoły, napiję się jeszcze herbaty, bo widzę, że sobie zrobiłam mini teges. Napiję się tej herbaty i wtedy pójdę. A wy... Nie wiem, czy... widzimy się jeszcze. Patrzę, panowie już myją okna, chyba zdejmują naklejki z tamtego bloku, a wy nic nie widzicie, Jakieś naklejki zdejmują. Naprzeciwko nas, na tym samym piętrze, nie, piętro niżej, o tam może coś będziecie widzieć, piętro niżej mieszkają, mieszka rodzinka z, jeden pan jest chyba z zespołem Downa, tak, i tam ciągle się tak, tacy fajni ludzie w takim sensie, że oni się tak opiekują nim i no to są tacy wyjątkowi ludzie, ale pozytywnie bardzo, bardzo pozytywnie. Także fajnych sąsiadów chyba mają, cały czas się rozpakowują i jest fajnie. Tam będą kolejni sąsiedzi. Przydałoby mi się trochę zielonego na balkonie, no ale dobra, nie no przecież, bo nie wszystko naraz.
idę wtedy, posiedzę chwilę, zobaczę, jakie komentarze mi pisaliście. Chciałam odpisać w weekend, ale nie dałam rady na te komentarze odpisać. Także tak. Muszę pochować trochę tej sałaty. I chciałam za dużo nie kupić, bo przecież ciasto będę musiała schować, nie? Ale dzisiaj jest poniedziałek, to zjem sałatę, jutro zjem sałatę. I jutro będę dopiero piec to ciasto. I w środę dokończę takie ciasto zjemy po południu, jak tata będzie, nie? Także w środę, we wtorek kupię kiedy po południu ciasto, to zwany biszkopt, a w środę ugotuję kaszę, zrobię kaszę, ja potem będę w szkole z rana, wszystko zrobię i wstawię do lodówki, to wtedy od 11.30, jak oni przyjdą, do tej 17.00, to się to zdąży fajnie stężeć i jak tata przyjdzie, to sobie zjemy po kawałku ciasta. No ja nie wiem, no ja nie będę mogła, także jakoś tam będzie. Czekoladę bym mogła zrobić jeszcze, ale to jutro. Jutro jest wtorek, jutro będę miała trochę wolniejsze, bo nie będę, znaczy no nie do końca wolniejsze, bo jutro też muszę iść rano, zaprowadzić Kubusia do szkoły i potem znowu muszę iść na 9.45, żeby go przeprowadzić znowu do drugiej szkoły, bo jutro poniedziałek, wtorek i środa ma niemiecki, czyli w 3 dni muszę iść rano do szkoły, przyjść i potem za 2 lekcyjne godziny bez przerwy, bo oni mają bez przerwy 2 lekcyjne godziny, wrócić po niego, przeprowadzić go do innej szkoły i wtedy dopiero przyjść do domu i na 11.30, czyli za kolejne 2 godziny lekcyjne znowu iść go odebrać i po lunchu, jakby poszedł do szkoły jutro, to dopiero wróci o 16 chyba, także będzie tam długo. I to nie jest dobre, bo mu noga trochę jednak puchnie, nie? Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Może jakoś zagadam, żeby mu tą nogę trochę wyżej dali. Na razie.